teraz? Co my mamy teraz? Nasz gość. Teraz nasi, nasi goście. Dzień dobry państwu. Witamy i prosimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Pan Barbara Brzesińska, pan Piotr Kączewski, pan Jan Kruszewski, pan Wojciech Pokora i pan Janusz Gajos. Serdecznie witamy państwa znowu w studio. Proszę państwa, pozwoliliśmy sobie... Dzień dobry. Pozwoliliśmy sobie zaprosić państwa, osoby obdarzone dobrą pamięcią, pewnie pamiętają, że państwo współpracowali ze Studiem 2 i chcielibyśmy wykorzystać państwa doświadczenie. Chcielibyśmy, żeby państwo pomogli nam, może jakiś nowy program. Żeby z rozmowy właśnie wynikł jakiś program. Czy to dobry pomysł, czy jakoś państwo są przygotowani do tego? Telewizyjny. Zdaje się, że pan Janusz Gajos jest najbardziej przygotowany do sprawy. Tak, pan Janusz. Czy coś państwu podać? Koka, proszę. Dziękujemy bardzo. Na tym nam bardzo zależy. Bardzo. Dobra. No więc słyszeliście, że trzeba wymyślić program. Ja dostałem takie postulaty. To im zależy na jednym. Tym to potem, a to się kończy tak, że zdajemy sobie sprawę, że problem nie jest łatwy ani prosty, ale po zapoznaniu się z postulatami dotyczącymi wyżej wymienionego problemu, kierownictwo Studia 2 dołoży wszelkich starań i pomoże rozwiązać ten doniosły problem. Chłopaki, uwaga, zaczynamy! Patrz pan, Czesio! To idiota, co on tam robił? Czesio? Nic nie rozumiem. No to co z tego, że Czesio, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Nie wygłupiajcie się, Janek. Ej, Czesio, pan się wyłączy, tu jest narada. Narada jest! Dobrze. Ważna narada. Nie, bo już się robi te. Nie, no nic się nie robi. No na początku, tak, raz już tak. No więc... Czekaj, pogadajcie coś, powiedzcie, może dyskusja jakaś, coś, jakieś wnioski. No nie wiem, mówcie alfabetycznie. Proszę, pani będzie może protokołowała. No. Ja w kwestii formalnej, czy ktoś z państwa ma pióro? Pióro? Proszę bardzo. Dziękuję. I kartkę. Dziękuję. Jeszcze jedną. Są kartki, to wystarczy się ująć. No. Co? No dyskutujmy. Co ona pisze? Pojęcia nie mam. Panowie, nie szeptać po kątach, głośno, bardzo proszę. Nie wstydzić się, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Kto zaczyna, proszę. Według mojego rozeznania pan Piotruś. No. Nie, bardzo przepraszam. Chwileczkę. Dlaczego ja? Przecież jest tyle osób, to znowu się do mnie przyczepiła, no. Pan jest na fy, potem idzie kripy, no chyba i... jasne, nie? Co ona mówi? Pojęcia nie mam. Panowie, nie szeptać, mówiłem, no. Nie, ale ja w kwestii formalnej chciałem zapytać mianowicie, co mamy przedyskutować? Właśnie. No dobrze, w związku z pytaniem ja jeszcze raz siedzimy sobie. Odczytam postulaty. Nie, panowie, to jest ponad moje nerwy, ja pozwolę sobie panów pożegnać. Pan siada! Tak jest, proszę bardzo. Ja nic nie rozumiem, no. Ja panu wytłumaczę. Otóż w związku z powodzią listów Studio 2 postanowiło zaproponować coś wręcz przeciwnego w swoim bloku i dać dobry program. Nie tak było. Ale chwileczkę, ja panu nie przerywałam. Więc zwołało nas tutaj, żeby odpowiadać artystycznie za wszystko, co się będzie tutaj działo. I musi być to poważne, dlatego że problem jest niełatwy, no. Zaraz. Jasne? No nie bardzo, za chwileczkę. Jak to... To znaczy... Przepraszam, jak to odpowiadać za wszystko? To znaczy, po prostu proszą się o kabaret. Nie! Wykluczone. Kabaret już był w Studio 2 i oni kabaretu mają... Tak jest. O, dotąd. Tak jest. Chłopaki, już można? Patrz pan, Czesio, z baletem. I panna Basieńka. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way, your table's waiting, what good's committing some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, oh chum, so come to the cabaret. Cudo, cudo, że w tym wieku tak wyglądasz. Nie, nie, pani, pani Janku, to nie jest, po pierwsze on nie jest ona, po drugie ja nic nie rozumiem, o co chodzi. Panowie, ja bardzo prosiłem, ja wiedziałem, że tak będzie od początku. Bardzo prosiłem, proszę siedzieć i coś mówić, no róbcie, tylko zaraz, na wiecie, temat. Chyba ja mam prawo, przepraszam bardzo, przywitać się z kolegą. Ale ja prosiłem, żeby siadać. Tak, przepraszam, panie dyrektorze, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, co słychać? No nic, dyskutujemy właśnie. I to ja lecę. Weź pan śpiewa? Tak, chyba tak, z panem Jankiem zresztą. No, no to... Racja, on jest nie z tego kabaretu i nie ma żadnego przyjaciela. Proszę bardzo, proszę bardzo, pani. Proszę bardzo. Tak, przepraszam. Panowie. Co jest? Zwracam uwagę, że tu jest także kobieta. Gdzie? No jak to? Jakby ja. No to co? Przecież to nie jest bankiet ani zebranie towarzyskie. Pani Basieńko, to jest straszny chan. Niech pani to puści płazę. Dobrze, puszczę. Tego. Panowie, ja apeluję do myślenia. Mamy mało czasu, a czas nagli. Co nagli, to podjabli. Co? Nic, nic, tak mi się powiedziało. Nie tak szybko, bo nie zdążę pisać. Panieczku, o czym oni rozmawiają na przykład? Dobrze, niech pani notuje... Myśl pan. Chwileczkę, niech pani notuje, ja będę zadawał pytania. Czas jakie nagli. Jakie pytania? Wszystko jest jasne, prawda? No właśnie, co jest jasne? Przepraszam. To jest pierwsze pytanie. Jasne jest, żeby było poważnie i wesoło. Ale nie za wesoło, bo sprawa jest poważna. Ale ja mam pytanie, to w takim razie, gdzie jest granica? Tak, właśnie. No po środku. O, tutaj. Rozumiem. Piosenka. No. Tak? No. Poważna? Rozumiem. Szekspir z baletem? No. I odwrotnie? Nie, odwrotnie nie może być. Rozumiem. W języku obcym? O, też. No naturalnie, teraz rozumiem, no. Panie Janeczku, klasyka, prawda? Siadaj waś! Tu! Zmacaj pióro! Będziesz pisał po mym słowie. Stawiam tytle niezbyt skoro. Właśnie babskiej trzeba ręki. Życie w zakład, Gaszka złowie. Dobrze będzie. Siadł bokiem do widzów naprzeciwko Cześnika i wkładając okulary. Okulary już mam. Nie paśła won. Pani Janeczko, ona nic nie rozumie, ale nie wie o co chodzi, zupełnie. Bogu dzięki. Zaraz. Dawaj ty do mnie. Tyś. Teraz... Trzeba pisać właśnie jakby Klara do Wacława. No cóż. Jaśnie panie, wszak to despekt dla niej. To się wasze dziado pyta. Maczaj pióro, pisz i kwita. Tylko, że to mocią panie, żeby udać, trzeba sztuki. Owe brednie banialuki, to miłosne świegotanie. Jak tu zacząć, mocią panie? Cnym afektem ulubiony. Jak od żony. A tu trzeba pół, ćwierć słowa. Ni tak, ni siak. Niby owa i chciałabym i boję się. O, już wiesz? No, na tym sztuka. Lecz nie baś ci w tym nauka. Pisz baś. Zaraz.
Bardzo proszę. Co to jest? To? Być duże. A kapite jaśnie, panie. To kreska. Gdzież dwa brzuszki? Jeden w spodzie, drugi w górze. Cóż, uczarta. Tak jest. Duże. Czego? Tak, bo... B! B! Duże! Kto pomyśli, może zgadnie. No, 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 pisz waś! A dokładnie! Bardzo proszę. Mosium, panie... Me wezwanie, mosią panie, wziąć w sposobie, mosią panie, wziąć w sposobie, mosią panie, jako ufność ku osobie, mosią panie, ważność pana, która lubo mało znana, która lubo mało znana. Cóż to jest? Żyd, jaśnie panie, lecz w literę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak po łapie, aż proformę wspomnisz sobie. Czytaj waś! No! Jak tam było? Bardzo proszę, mocium panie my wezwanie, mocium panie wziąć w sposobie, mocium... Niech się czarci chwycą z taką pustą mózgownicą. Mocium panie, cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowo. Milcz, maść! Przepisz to lenowo. Mocium panie, opuść wszędzie. Teraz pan, panie Piotr, się ma powiedzieć pizda, nowo pisz powiadam. No, no niech pan powie, no. No. Panianku, to jeszcze jedno podrzemy. No, no dobrze. Nie, nie może pan, ja... Wie pan drze, no, niech pan drze, no. Ja co tam mówię dalej? Pisz de novo, pisz, powiadam, mózgu w obie za trzy grosze, siadaj, mówię, siadaj, siadam. No, niech pan to robi, no. Pisz de novo. Pisz de novo, pisz, powiadam, mózgu w obie za trzy grosze, siadaj. Siadaj, mówię! Siadam! I powtarzaj! Bardzo proszę. Moć. Moć? Co moć? Cóż moć znaczy? Z tym chlebesem nie pomoże. Trzeba zrobić to inaczej. Nawet lepiej będzie może, gdy wyprawię doń pachole. Z ustną prośbą. Tak. Tak wolę. No nie wiem, może by to mogło być, tylko może to jakoś współcześnić, czy... Tak. Kto to napisał? Ja. To bezczelne. No jak to? Napisałam właśnie sama całą scenę. O, no nie, panowie, to jest paranoja. Ja wychodzę... Ja bardzo proszę, nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie będzie jakiego takiego programu. Proszę myśleć! Myśleć!
Cicho, suka, cicho. Coś mi mignęło. Chłopaki, chodźcie, mam coś dla was. Chodźcie. Aj! A když se někdy hledám, najdu se zaručeně někde v cirkuse. Zlatý trubky tón a koňů milion, maringotka, šelma, krotká, slon. Tisíc čárovek a jedna noc, lvů je málo, komárů je moc. Pontožárek, havrek a cárek, nezeleze klaun. A kdo by neměl klauna rád? Velec tění na krmení, připlatíte doplatné. My krmíme třikrát denně, jednou jo a dvakrát ne. Sadíme se s vámi, pane, o dva hrby velbloudí. Štamgastem, že ten se stane, kdo k nám jednou zabloudí. Ředitel má stek a paruku, artistky mu nejdou na ruku. Zebry vybledly, lvy ho podvedly, zapomněli to, co dovedli. Pa, 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 pa. A slon pak silou svýho chobotu vymáhá si volnou sobotu. Jedinej, kdo nevinej tady žije, to je klaun. Chtěl bych jednou říct a znát, koho smím-li se tě ptát. Toho, kdo by klauny neměl rád. 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 Kura! Gdzie jest kura? Ja cię nauczę. No i co, chłopaki, dobre było? No, dobre, dobre. Panowie, proszę siadać. Ja prosiłem siadać. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Się, panie, proszę. Panie Cześku, idź pan stąd do cholery. No nie psuj pan narady. Proszę bardzo. O, o. Balet niech pan ludziom pokaże nie narady. Ważny kierownik. Gdzie z łapami? Gdzie? Gdzie? Sam się wyłączę. No więc tak. Po naradzie postanowiono, że nic się nie da wymyślić, nic, tylko taki jeden kawał. Współczesny kawał? Tak. Nie. No, taki pośrodku. Wesoły? Panie Wojteczku, on jest wesoły? Nie wiem, ja nie znam tego kawału. Zna pan, no, ten o Murzynie. No więc nie, o Murzynie to ja nie znam. Czy on jest wesoły? Taki sobie. Ja cholera, nie mogę sobie przypomnieć. Jak to było? O Murzynie? No, no podobno, niech pan opowie. Zaraz, chwileczkę, to... Jak to było? Panie Algu, pan pamięta? No to ja mam pamiętać, to jest pan ciekawał. Ja go pamiętam, ale nie rozumiem tego. O nie! Nie. Chwileczkę, chłopaki. Przecież mnie powieszą, jak tego programu nie będzie. Róbcie coś, myślcie. No nie wiem, niech ktoś opowie. No może pan na Basieńka. Ja znam zupełnie inny. Dobra, kupuję, biorę inny. No więc tak, w samolocie jedzie Polak, Niemiec i ten no. Głupi kawał, nie biorę. I pilot. Czego się pan tak boi? Czego? Właśnie teraz nie opowiem już. Mam! Przypomniałam sobie o tym Murzynie. No. Cicho. Otóż tak, jeden facet w Nowym Jorku. Chwilę, dlaczego w Nowym Jorku? Może być w Warszawie. No może być w Warszawie. Więc jeden facet w Warszawie był strasznie zmęczony. To jest cudowny kawał. Ja go znam. Ciekawe, ja go nie znam. Cicho, chwileczkę, co dalej? No i ten zmęczony facet szukał hotelu. Rzecz w tym, że hotel był tylko dla Murzynów. Co pan, no. W Warszawie hotel dla Murzynów? Bzdury pan plecze. No to się mówiłem, że lepiej będzie w Nowym Jorku, no. To co pan kręci, w Nowym Jorku czy w Warszawie? Ustalmy to. No i ten facet, dobrze, w Warszawie. I ten facet w Warszawie, no i... No i teraz się zgubiłem, teraz to ja nic nie pamiętam. Nie
panienny zwiepy. Nie. Hotel był tylko dla murzynów i on nie miał siły dalej szukać. Cicho! A, no, teraz to już wiem. On nie miał siły szukać hotelu dla białych. To rasista. Nie, nie, nie. On był sam biały i chciał do białych. Jego ciągło. A co mu szkodziło się przespać z murzynem? Tak. Murzynie człowiek? Pan zna tego faceta? Nie. Jakiego faceta? No tego. Rasistę. Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie znam tego kawału i ja nie chcę słyszeć. Nie, zaraz, więc mam mówić dalej? Tak, tak. Nie, no ja... Cicho, proszę dalej. Ty macie znajomych. Nie. Proszę. I że był biały, to on nie chciał się odróżniać i poszedł do łazienki i wysmarował się pastą kiwi. Na czarno, nie? I, ale wysmarował się na gębie i wszędzie. Tak jest, tak. No. Calutki na czarno. Goły był? Nie, dlaczego? Dlaczego? No po co się miał smarować cały? Na gębie wystarczy. A nie, nie, chwileczkę, przepraszam, ja takich świństw nie będę pisać. W końcu jestem do pewnego stopnia kobietą. Też mi się coś od życia należy. Znaczy pan nie przesadza, goły murzyn to tak jakby był ubrany, przy nic nie widać. Nie, pan, no Basieńko, on był ubrany w krawacie, tylko tyle, że on się... Wysparował, no. Niech pan teraz znowu nie kręci. Już napisałam, że był goły i już. No i nie szkodzi, mniejsza z tym, nie o to chodzi. Panie Janku, niech pan powie, jak to było z tym obudzeniem. O, no. I on poprosił w tym hotelu, żeby go obudzili o 7, bo on miał gdzieś lecieć. I jego obudzili. I on poleciał do łazienki i zaczął się szorować, żeby zmyć siebie te pasty. O, szoruje się. A tu nic. Nic, bo obudzili kogo innego. No i co? Co? Nic. Koniec kawału. Ja właśnie tego zakończenia nie bardzo rozumiem. No właśnie, no bo jak to kogo innego obudzili? To skąd on wiedział, że jego? Nie, nie, nie. On nie wiedział. Nie, no jasne, że nie wiedział, bo on się wtedy szorował w tej łazience. A, to znaczy, że jego obudzili. Nie, bo w łazience był murzyn niezmywalny. Jak to murzyn niezmywalny? To po co się szorował, jak wiedział, że to się nie da szorować? No ja tego nie rozumiem. Panowie, z tego kawału można wziąć tylko problem rasizmu i jakoś go rozwinąć w drugą stronę, chociaż niepotrzebnie, bo u nas nie ma murzynów. Nie, no myślcie troszkę, myślcie, ja muszę mieć program. Program muszę mieć! Janku, co pan? Czego się pan mnie czepia, panie Wojteczku? Czego? Janku, czego? Nic więcej panu nie przychodzi do głowy. Zrób pan coś, myśl pan. Proszę pana. Mamy jeszcze, proszę pana, dzień cioła. Niech ja tylko znajdę kapcie. Panie Petrusie, opanujcie się proszę. Co wy sprawiacie? Opanujcie się. Chwileczkę, przecież ja muszę mieć program. Zróbcie coś. Zróbcie coś. Gdzie ona jest? Proszę. Sztaliowisz mnie, sztaliowisz mnie. Ale boskie, powieszą. Panie Wojtku. Panie Wojtku, zrób pan. Przecież ja muszę mieć program, panie Wojtuniu. No. Mnie jest strasznie zimno. Widział pan fokę? Panie Piotrusiu, czy ja mam to wszystko zapisać? Zamorduję! Rany boskie powieszone. No więc tak. Czytam. Protokół z ważnego posiedzenia. Dotyczy problemu zrobienia z inteligencji czegoś bardzo poważnego i wesołego za pomocą dyrekcji Studia 2. Wszyscy zabierali głos alfabetycznie i wzięli całkowitą odpowiedzialność za to, co się będzie działo. Pan Czesio przerywał ze 3 razy, ale kierownictwo nie dopuściło do dalszych ekscesów. Potem grało się klasykę dla odprężenia sytuacji, jednak nie została przyjęta ze względu na brak elementów współczesnych. Następnie odśpiewano piosenkę w języku czeskim.
z baletem. I pan Czesio po raz czwarty eskalował w narzucaniu stylu na Radzie, gdzie głównym punktem programu był kawał pana Janka o gołym murzynie, któremu nie wyszedł koniec. Też nie został przyjęty. Uch, i w ten sposób jesteśmy w punkcie wyjścia, bo właśnie leci... Ja się nie boję, braci roję, no bo ja się braci bać, ja w drodze im nie stoję. Ale czego miałbym stać? Ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, ten kosz to wszystko moje, mam dwie koszule w nim. Ja się nie boję, braci roję, rym cym cym. Powieszą mnie. Powieszą mnie, z kretynami się zadałem. Myślałem, że poważni ludzie. Panie kierowniku, nie wiem, czy mam grać, czy nie grać. Grać! Finał oczywiście. Pewny krakowski piekarni. Piekarz imieniem Kamil powiedział, że raz w jastarni zatruł się kornisza, namieszał brabra, a chłynął gdzieś na okręcie posłowie i referenci, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 nigdy nie. Wszystko już było, że Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi uśnięci i rak i ryba, świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu. Stajnia wytwarza konie, udzielnia umożce konie, muzyk pisze symfonię, historyk pisze wielkie historie, tu liścik, tam dokumencik, anegdota z Herodota, a świat się w kółko kręci. Jak gdyby, 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 gdyby. Wszystko już było, że Ben Akida, a gdy nie było, śniło się chyba. Trzeźwi uśnięci i rak i ryba, a świat się w kółko kręci, świat się w kółko kręci. Hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu, hopaj siu.